Dzień dobry moi drodzy. Dziś zapraszam Was na filmik modowy. Krótki co prawda, ale mam nadzieję, że treściwy. Przedstawię Wam trzy nowe sukienki, które pojawiły się w mojej szafie. Sukienki, które możecie wykorzystać zarówno wiosną, jak i latem. Pierwsza z nich, którą właśnie widzicie, jest to sukienka, która pochodzi ze sklepu ifrico.pl. I pierwsza stylizacja to właśnie ta sukienka ze sklepu ifrico.pl, zestawiona z botkami, kowbojkami ze sklepu Dizzy i dodałam do niej również taki szmaciany worek ze sklepu Witchen. Za to w drugiej propozycji, już bardziej wyjściowo, klasycznie, być może też na jakąś okazję, widzicie tę samą sukienkę zestawioną z torebką klasyczną od Pinko i z sandałkami ze sklepu Dizzy. Druga sukienka, którą właśnie widzicie, pochodzi ze sklepu ptakmoda.com i jest to sukienka wykonana w 100% z bawełny, bardzo przyjemnej w dotyku, spokojnie możecie nosić ją wiosną oraz latem. Sukienka w pasie ściągana jest gumeczką, ale taką gumkę posiada również przy rękawkach. I pierwsze zestawienie to torebka zamszowa od marki Pinko w karmelowym odcieniu. Do tego buty, takie klapeczki na koturnie od marki Liujo w podobnym odcieniu jak torebka. I zarzuciłam sobie również kurteczkę jeansową. Drugie zestawienie z tą samą sukienką to już mamy inną kurteczkę, ramoneskę zamszową, szarą ze sklepu Candy TM. Do tego torebkę szarą od Pinko i botki z Dizzy. Trzecia sukienka jest prosta, bardzo opinająca, podkreślająca wszystkie nasze kobiece kształty, na ramionczkach z dużym dosyć wycięciem po jednej stronie i również pochodzi ze sklepu ptakmoda.com. Moje pierwsze zestawienie z tą sukienką, bardzo klasyczne, być może też na jakieś wyjście. Założyłam sobie do niej marynarkę ze sklepu Soul Italian w bardzo podobnym błękitnym odcieniu. Do tego dobrałam torebkę od marki Pinko i sandałki z Dizzy. Drugie zestawienie z tą samą sukienką, już bardziej sportowa, to znowu ramoneska szara zamszowa z Candy TM, do tego torebka zamszowa szara od Bigordi i botki na płaskim obcasie ze sklepu Savai. I na zakończenie dzisiejszego filmu pomyślałam, że wrzucę jeszcze jedną stylizację właśnie z tą błękitną bawełnianą sukienką i tutaj założyłam sobie sweterek, który pochodzi ze sklepu Angela.com, do tego balerinki od Michael Kors i znów torebka szara z Bigordi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że ten krótki filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, pa!